A dzień dobry Państwu, nazywam się Andrzej Garemek, pracownik umysłowy i akurat jestem tutaj na szkolnej u Pana Krzysztofa i u Pana Majora i chciałbym, żeby Pan Krzysztof zdementował pogłoski, które się rozniosły na jego temat, że kiedyś w przeszłości przez jego nieuwagę, przez to, że usnął w pracy, doszło do eksplozji kotłowni. Czy to jest prawda? Bo to ja usłyszałem od jednej osoby... Przepraszam, już chcę powiedzieć prawdę. To nie ja. Ale usłyszałeś, a nie wiesz, Andrzejku, gdzie dzwoni. Daj mi powiedzieć, czy z prawej strony, czy z lewej strony zadzwonił. Dzwon. Ale właśnie Panie Krzysztofie... Już? To właśnie, już wyjaśniam dalej. Właśnie ja chciałem, żeby Pan to skomentował. Bo już to... właśnie chcę skomentować, a Ty mnie przerwałeś. To nie ja. Tylko ja byłem na wolnym. Tak jak Ty, pracownik, żeby pracował ze mną, tak i przykład daję. I Ty rozpaliłeś później kotły. On udawał, że ma uprawnienia. Jego kierowniczka sklepu byłego mięsnego, którego już nie ma, sklepów, pawilonów, nic, tutaj, a stoi tutaj, o. Tak, swoim. I co? On chlejtyc był dobry. A, opowiadałeś mi. On chlejtyc był, wiesz co to chlejtyc? Tak. Moczy morda inaczej. Tak. I powiem tak, szedłem do sklepu z Pałem. Zapamiętany był sklep spożywczy Trójca. Patrzę, para. Jak stremowara. Ja wchodzę, nie widać kotłów, nie widać niczego. Wszędzie parła. Wszędzie. Tak temperatura nagle ponad 100. Kotły nie wyczyszczone. Co? Leży w pokoju, w pokoiku, tam i gdzie... I śpi. Nie, leży. Na jebany jak strel. Ja do niego podchodzę. Zamarmytuł do mnie. Ja opuścił. Zasiadł do kierowniczki. Za łypyty na kierowniczkę. Tylnymi drzwiami. I co? Kierowniczka przyszła, mówi, jedź pan do PSS-u na hetmansku do kierownika Leja. Ja pojechałem, dwunastku, wysiadłem. I co? Kierownik Lej wybierał się na inne pawilony. Ja mówię, kierowniku, nie wybieraj się na inne, tylko na Starosielce, bo tam będzie buch. Tam będzie bomba zegarowa. No ale wybuchło, czy nie? Zginie. On, pracownik, zginą ludzie, klient. Zaraz pralnia, później był szklarz, mięsny, gospodarczy. Po tej stronie później byli szklarz, gospodarczy, księgarnia i silniki przebijali. Po drugiej stronie była poczta, sklep AGD. Telewizory naprawią i co? Sklep AGD? Mięsne. Mięsne to po tej stronie gdzie, wiesz. I powiem... Nie, RTV, przepraszam, tylko był. RTV po tamtej stronie. AGD to było za mięsnym sklepem. I to wszystko było. Ja mówię, kierowniku, zaraz będzie bum. No ale wybuchło, Krzysztofie, czy nie? Nie, bo ja uratowałem. Ale musiałeś zawór bezpieczeństwa włączyć. Czy odkręcić do... Nic, ten zaworu, bo to wodne kotły, to nie mają zaworu bezpieczeństwa, tylko wysadziło z tyłu uszczelki na rurach takich. I co? Ja... Kierowniczka powiedziała do mnie, czy pan... Ja mogę zaraz włączyć.
Możesz pozostać na stanowisku. A jego do domu? Chciałem wezwać milicję. Ja powiedziałem nie. Ja dam radę. Pojechałem drugi raz klejem po pracowniku. Przyjechali pracownicy. Czekaj. Hydraulicy. Ja wygasiłem kotły do zera. Temperatura spadła na zero. Oni tam robili z tyłu, wymieniali uszczelki. Tego trzymają Cimoka, Manela na nogach, ledwie się kiwa, koło stołu. Ja mówię, człowieku, jedzie do domu. Spierdalaj mnie z oczu. Ja mu boczu powiedziałem, bo cię jebnie i polecisz. I co, pojechał? Przez klejem. Klej mu ja milicję wezmę. Ja nie. Nie. Ja go wyprowadziłem. Kawałek. Podeszliśmy. Mówię, spierdalaj. Bo klej będzie, kurwa, milicja, pojedziesz. Nie ja, ale kierownik będzie. Na drugi dzień przyjechał. Przeprosił. Ale miał jechać na rynek Kościuszki od razu. Do dyrekcji. Do dyrekcji? I świadectwo pracy trzymał. Wilczy bilet. Negatywne i nogę tu pobramałem. Czyli wilczy bilet. Co? Wilczy bilet. Wilczy bilet. Wilczy. A na to miejsce ja kogo prowadziłem? Tatusia. Tatuś to był? Bogdusia. Co? Bogusia. Nie, mamusia. Mamusia. Mamusia nie pracowała. A później była na... Mamusia tylko liczyła się na papierze u mnie. Aha. Czyli była fikcyjnie zatrudniona. Co? Fikcyjne. No. Jak? Liczyła się na papierze, była fikcyjnie zatrudniona. Tak, jak opalać. A pieniądze pobierała. Ale to między nami. No, wiesz, słuchaj. Listę podpisywała, ja przynosiłem do domu. Bo później kierowniczka nie była kierowniczką palaczy, tylko ja byłem. To dzięki tobie, Krzysiu... Uratował ludzkość. Uratował ludzkość. Nie, sklep mięsny, szklarz mięsny. Całe pawilony. Pawilony, księgarnia. Przewijanie silników, sklep spożywczy, apteka. Sklep spożywczy to był dalej trójka. Ale to czy uratowałeś sklep mięsny? Apteki nie było. Nie było apteki? Apteka była tutaj, aha, gdzie prywatna była. To dlaczego ciebie łączą z tą historią? Bo ty uratowałeś. Są ludzie, bo widzisz, nie wiedzą... O, gdzie w trawie, w piszczy? Kto uratował? A kto zniszczył? A kto chciał zniszczyć? No właśnie. I dlatego właśnie... Mało nie wyleciała kierowniczka z pracy. Ale też w powietrze. Ze sklepu mięsnego. A, bo ona dała wódki jemu. Bo ona była lizodupką, a on nie miał papierów. Całkowicie. A postawił go jako palacza. I kto pierwszy palił? On. A weszeru ja rozpalałem pierwsze. Bo ja, ona wiedziała i każdy wiedział, że... A później się powiem tobie, że jak dowiedzieli się, że ja nie chcę podjąć dzień, to tak, pierwsza aptekarka, co dalej był apteka, kierowniczka, czekaj, na G ona się, Głowacka, dowiedziała się, że ja dobry palacz, ja mam wolne, przychodzi. Panie, czy pan bym mógł pracować u mnie? Może ona chciała od ciebie coś więcej? A ja, czekaj. A ja mówię, ja już pracuję. Ale po drodze to. A właśnie, to tak się mówi. A ja mówię, a o co chodzi, panie Głowacka? Mam takiego palacza, że kurwa zimno, jak nie wiem co. I się zarogało. Czyli ona chciała, żebyś tyle jej nóżki nagrzał? Bo kobieta oprócz tego... Ona starsza kobieta była. A, i Krzysiek. I wiesz, ja mówię tak. Dobra, panie Głowacka, ja zaraz przyjdę. A tatuś mówi, gdzie idziesz? Jedne miejsce. Poszedłem, zobaczyłem do piwnicy. Kurwa. Otworzyłem. Zamiast do kotłów tym, to na kotłownię. Kotły zajebane. Nieczyszczone. Zajebane, to wiadomo. Daje mnie, od razu papier daje mnie. Kartkę. Angaż. Zwykłą kartkę. Podanie o pracę. Tak.
Ty teraz rentę, bo jak ty masz odpracowane lata pracy, to emerytura zaraz będzie. Pisz. Ale co ja mam pisać, pani Głowacka? Co ja zrobił? Co ja zrobił? Kogo ja zrugałem w aptece? Nikogo. Nie, pisz o pracę. Będziesz pracować. Ale za wiele, pani Głowacka. A ile tam otrzymać? Ja powiedziałem, daję po nas jeszcze tam tobie pieniędzy. Ja głowę cię zadrapałem, przyszło i mówię, chwileczkę, pani Głowacka, muszę w domu furnować. Z rodziną całą. Czy podejmą decyzję? Jak? Do kiedy? Ja mówię, da pani mnie 2-3 dni. Chodź, wtedy. Pomyślę. A ja tu bez przerwy chodzę. Co? Tatuś mówi, jak chcesz? Mama mówi, jak chcesz? Mówię, no kurwa, poradźcie. Rodzice, kochanie. Mówię, to do kogo pójdę? Do Boga cię radzić? No nie. Jesteś dorosły. Myślę, a matko i op. Zaszłam, pani Głowacka. Napisałem tu w domu podanie o przyjęcie do pracy. Ona mnie napisała adres, gdzie pisać zaszłam do niej. Wyrażam zgodę natychmiastową. Dziesiątka. Jeb Głowacka. Imię i nazwisko. Przychodzi ten palecz. Ja siedzę u Głowackiej w kotłowni. Koszy wyczyszczone. Modelniki tylko tyle, kurwa, otwarte. Pary nie ma. Pary nie ma. Dym leci. Dym w komin leci. A nie na kotłownię? Tak. Głowacka ze sklepu, zgadnijcie, co mi przyniosło. Ciasto. I co jeszcze? Flaszeczkę. Nie. Winko. Nie. Mleko. Mleko to ja miałem taką. Orężadę. Bombonierkę. O, słodycze. Bombonierkę. Bo tak było ciepło na aptece, że ludzie wchodzili zimą oporą, że zajmowali szeliki i mówili, pani Głowacka, a czemu tak ciepło, pani? Gorąco. A on mówi, ja mam nowego palacza. A ja wyszedłem, obeszłem, wiesz, z powrotem i na aptekę. I tam krzesełka byli, ja siadłem, mówi, oto palacz nowy. A my jego znamy. My jego znamy, on tu pracuje. I u mnie pracuje. Co jeszcze? Dowiedziała się kierowniczka AGD z Wrocławskiej. I też chciała palacza. Gdzie ja dobry palacz? Tam, żebym się palił. O. Przyszła też wolę mam, przychodzi. Z mężem. Z mężem? Nawet przyjechała. Starsza kobieta, dzień dobry, dzień dobry. To co mąż był zazdrosny? Tatuś. A po co mąż? O zazdrosny czy co? Nie wiem. Ale mąż nie pracował w tej firmie. Nie. Mąż nie pracował. To nie miał prawa przyjść. Dobra kierowniczka była, to miał prawo. I wiesz, tu siedliśmy, mówi tak. Wiem, że pracujesz z połem, tu, w mięsnym, w aptece. Jeszcze nasz obejmiesz. A mnie. No, jeszcze jedną. Chcecie mnie walić na łeb. Panie Kononowicz, zmiłuj się pan. Zimno. Zimno. Kotu chyba zawalona. Ja mówię, no kurczę, macie palacza. Palaczu. Też mali palacza. Ile macie? Ile ma pani? Trzech. No. Ale jednego będę zwalniać. Ja mówię, a po co zwalniać? To dobry? Klejtus? Od razu w oczy poniechał. Oj, Klejtus! Ja mówię, to nie trzeba wózki nosić. Tylko bimbru. To jeszcze lepszy będzie. Nie wrzucę tego. To jeszcze lepszy będzie. Klejtus. No, co? Ja mówię, tatuś, mamusia, chodźcie tu na naradę. Na posiedzenie Sejmu. Jak to Belwederze? Jeszcze Belweder nie był. Ja mówię, pani kierowniczko, nie! I tak krzyknąłem, nie! A ona, tak! Nie! Tak! Tak! Nie! Nie, tak!
A ona tak! Nie. A ja mówię, nie! Tak chyba pół godziny się sprzeczałem. No, ale ustąpiłeś dla jej kobiecie. Bo nie myślę. A, masz, babo, kotły ciepłe. A masz, babo, placek. Nie, inaczej. Powinieneś powiedzieć, a masz, babo, dym w kominie. A nie na sklepie. Myślę. I zgodziłeś. Przyjdź do mnie. Wyciąga. Już miała napisane. Na podanie? Papierze wszystko. Sama wypełniła wszystko. O, to już gotowca. Gotowa umowa już była, tylko podpisać. Wszystko. Podpis. Ja mówię, ale chwileczkę, to ja podpisuję. Ja nie wiem, co ja będę podpisać. Może nieważne co. Masz podpisać. Nieważne. Masz podpisać. Tak jak ty powiedziałeś. No a właśnie. A ja mówię, bo baby tak załatwiają. A ja mówię tak. Pani, a może pani podpisze mnie jeść do pierdla, czy co? Ona mówi nie. Zaraz podejdę. Idź powiedz dla Wojtka, że przyjechał widz, żeby klucze wziął i otworzył. A wiecie Wojtek. No i co dalej? I? Zaraz! Co? No. Super, to ja będę oglądał, jadę już. Co? No ja jadę już. I co? Dobra. Ujeżdżajcie w Hajnałku. Na Hajnałku. Dobra. Co, pojechali? Ujechali na Haradok. Na Haradok. Haradoka. Na Hajnałku. Co? Podpisałem. Już pojechali chyba. Podpisałeś i pracowałeś w trzech firmach. To firma jedna, ale PESOWSKA. Pojechali już, Wojtek. Oni nie będą tańczyć ze mną. Się robi krótko. Precz z komuną, już. O.